Witajcie w kolejnym vlogu. Mówiłyście, pisałyście mi, że brakuje Wam vlogów z kuchni. Nie uwierzycie, gdzie stoicie. Stoicie w szafce z herbatami, bo nie mam tutaj takiej półki, jak miałam w tamtym mieszkaniu, że mogłam sobie postawić aparat. Ale dopiero wróciłam z zakupów z Lidla i stwierdziłam, że zaczniemy tego vloga właśnie od hola zakupowego. Przywitam się z Wami i wezmę aparat do ręki i ponagrywam Wam to, co kupiłam, tylko najpierw sprzątnę blat. Chyba udało mi się wszystko rozłożyć, tylko poczekajcie, zamknę okno, bo pewnie będzie głośno. Dobra, i idziemy od tej strony. Pierwszy raz wzięłam Alicji pieluszki Lupilu, zobaczymy, to są te z Lidla. Jak już używałyście, macie malutkie dzieci, to dajcie znać, czy Wam się sprawdzały, bo naprawdę ja już przetestowałam dużo tych pieluszek i bambusowe, i pampersa, te premium, i normalne zielone, które doskonale znałam, i Dada pieluszki z Biedronki, i najgorsze w tym wszystkim okazały się pieluszki Baby Dream. Naprawdę, nawet doszło do tego, że właśnie jakieś tam zaczerwienienia się pojawiły okolic tych okołopieluszkowych, także nie polecam, więc teraz wzięłam te do sprawdzenia, zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. I tak, pasata pomidorowa, napój kawowy 2 w 1. Słuchajcie, to jest takie moje guilty pleasure. Ja po prostu raz na jakiś czas taką kawkę, wiecie, w tych stickach wsypuję sobie do kubeczka, zalewam i naprawdę lubię. Tylko musi być to 2 w 1 i to nie jest oczywiście tak, wiecie, codzienny zwyczaj, bo raczej lubię sypaną kawę, ale teraz wzięłam taką jakąś lidlową, bo nie było Nescafe. Opakowanie jabłuszek polskich, ulubione jogurty moich dzieciaków, truskawka, poziomka i czasami jedzą je sobie z kluskami na parze, po prostu polewają takim jogurtem, bardzo dobre. Mini makaron, rurki warzywne, zrobię sobie taką potrawkę z kurczaka i już będzie jakiś dzień na obiad. Tu wzięłam musy owocowe, to jest mój ulubiony smak, jabłko i mango. Banan tu też jest? Nie. Jabłko i mango. Tu jeden jakiś tam truskawkowy z jabłkiem. I słuchajcie, ja lubię te musy. Jak idę na przykład z Alicją na spacer, to wrzucam sobie taki mus do wózka, wodę, jakieś tam, wiecie, nie wiem, wafelki takie cynamonowe. Pokazywałam Wam bez cukru firmy Ania. Wrzucam to do wózka i jak zgłodnieję na spacerze, to sobie przegryzam. Papier toaletowy nawilżany, podpaski. Wzięłam dużą butelkę szamponu Elsev. Kiedyś bardzo lubiłam ten szampon, on jest do włosów zniszczonych i miał być w promocji za 11,99, ale z tego co widzę na Paragonie nie był w promocji, więc kosztował 15,99. Płyn do płukania tkanin, uśmiechał się do mnie z półki, był tylko jeden, były różne te dusi, a ten był tylko jeden i tak jakoś do mnie przemówił, wzięłam go na wypróbowanie. Musli z owocami, orzechami i ziarnami, one są bardzo dobre, te musli premium. Poprzednio mieliśmy z pestkami dyni, teraz wzięłam jakieś inne zestawienia, żeby była odmiana i naprawdę są dobre. Tutaj wzięłam taki dżem nisko słodzony z czerwonych i czarnych porzeczek. Tutaj słuchajcie, wzięłam, kurczę, pierścionek mi przeszkadza, boczniaki, bo mam ochotę zrobić pierwszy raz takie flaczki z boczniaków, mam przepis, także zobaczymy, tylko nie pamiętam, jakie tam jeszcze były składniki potrzebne, więc mam nadzieję, że wszystko inne będę miała w lodówce. Pokrzywa z mango i melisa z wiśnią, bardzo dobre herbatki Liptona. Chrupki kukurydziane, tak, do pochrupania, trochę przypraw do grilla, czosnek do sałatki i majeranek suszony, 2 zawieszki, 2 żele, takie stempelki do WC, puszki słone, cornflakesy, pomidory całe bez skóry, ja bardzo często wykorzystuję to do sosów, na przykład, nie wiem, pieczarki, cebulka, takie pomidory, cukinia i już macie sos do ryżu, do makaronu czy do kaszy. Płatki kosmetyczne, te takie najzwyklejsze i tutaj wzięłam sobie piękną lawendę i mam zamiar ją trzymać w kuchni i też nie wiem, czy wiecie, że lawenda odstrasza komary, muszki, jakieś tam różne cudawianki, a za chwilę, wiecie, zacznie się sezon wiosenny i będzie tego dużo. Mleka bez laktozy, 3,2–1,5% takie do kawy, 2 Principolo, bulion warzywny w kostce na takie szybkie przygotowanie jakiegoś wywaru, pasztet z mięsem pieczonym, 2 cytryny i ile tu wziąłem tych bananów? 3 banany, cebulka, dymka, hummus paprykowy, bardzo lubię, najbardziej lubię paprykowy i pomidorowy,
nie bardzo przepadam za tym zwykłym humusem. Dwa serki Hochland Golda i tostowy, i tutaj jeszcze taki zestaw topionych. Mój ulubiony kefir z suszoną śliwką z Lidla, bardzo Wam polecam. Jak lubicie aktywie suszoną śliwką, to ten kefir też będzie Wam smakował. Takie opakowanie soczków z rurką multivitamina, nie wiem, to jest chyba 15 czy 14, 14 sztuk. No i to jakaś wędlina żywiecka, łosoś wędzony na zimno, parówki, berlinki z kurczaka i ser cheddar. Uwielbiam ten ser, bardzo mi smakuje, bo ma taki wyrazisty, cierpki smak. Twaróg wędzony i twaróg półtłusty, mąka zwykła typu 650, ryż basmati i ryż biały, tam coś jest z tyłu, nie. Co my tu mamy? Jeszcze włoszczyzna, ogórek zielony z tej serii bio i pomidory na takiej kistce, też z tej serii bio. Dwie cukinie, no właśnie, żeby na przykład dodać sobie cukinię, takiego pomidora, nie wiem, kawałek cebulki i do tego właśnie na przykład te suszone, znaczy nie suszone, tylko te pomidory. I ja to wszystko podduszam na patelni, do tego dogotuję sobie na przykład torebkę ryżu i na szybką przekąskę albo ten makaron warzywny, także lubię mieć po prostu zawsze w zapasie trochę warzyw. Dwa opakowania masła, śmietana, pieczywo tostowe, dwie paczki chusteczek i wzięłam opakowanie masek medycznych. Tutaj jest 10 sztuk, chyba 2,99 to kosztowało. Także jeszcze chyba była woda, ale to myślę, że już Artur zabrał na dół. O Boże, zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę. Muszę teraz się z tym wszystkim uporać i idę do Alicji, bo usnęła nam w samochodzie, tata ją wyniósł na dwór i się wietrzy dziewczyna, także jak się zaraz obudzi, to wnoszę ją do domu. Dobra, tata mi tu już macha, więc chyba oczka otworzyła. Dobra, więc kończę z Wami i idę po dziecko. Wiecie co, już jest bardzo późno, jak na nagrywanie vloga, jestem już dosyć mocno zmęczona i taka, widzę po sobie, że już jestem taka styrana po prostu, ale dobra, przebrałam się w wygodną bluzę. Jakoś tak chłodno mi się zrobiło, mimo tego, że w ciągu dnia było bardzo ciepło, ale teraz się zrobił taki naprawdę silny wiatr i może dlatego czuję też, że idzie jakaś zmiana w pogodzie. No, już zaczynam odczuwać coś tam, jakieś smyranie w głowie. Ale nie o tym. Mam otwarte drzwi, słuchajcie, bo Alicja jest w drugim pokoju i chcę ją słyszeć, jakby tam w razie czego jest na kocyku na podłodze, zajęła się nawet przez chwilę zabawkami. Ale chciałam do Was przyjść z tymi opaskami, bo ostatnio jak nagrywałam, miałam na sobie tą szarą opaskę i dostałam raz, że bardzo dużo komplementów, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo słuchajcie, ja kiedyś właściwie utożsamiałam się z życiem w opasce, przede wszystkim dlatego, że jak pracowałam w gabinecie kosmetycznym, to opaski ratowały włosy przed wchodzeniem do mojej twarzy, ale też no, do twarzy klientki, którą się w międzyczasie zajmowałam. Więc takie opaski były dla mnie niezawodne. Jak chodziłam do szkoły, to również nosiłam opaski. W ogóle opaska dla mnie jest jednym z głównych atrybutów, jak na przykład wyjeżdżam na wakacje nad morzem, na plaży, nie wyobrażam sobie nie mieć opaski, żeby mi tutaj gdzieś włosy przy twarzy nie fajtały albo też się nie przyklejały do filtra, także opaski kiedyś to był mój must have, potem jakoś zarzuciłam to noszenie, a teraz tak powoli wracam, przede wszystkim dlatego, że no mam odrosty, bo ja byłam ostatnio u fryzjera tydzień przed porodem, no, a Alicja skończyła pół roku, także takie życie. I te opaski po prostu tak trochę powodują, że nie widać tego odrostu. O, bo nie wiem, czy widzicie, tak tutaj ta końcówka jest taka jaśniejsza, a tutaj cały ten front to są moje naturalne włosy w kolorze ciemnego blondu. Chociaż położyłam sobie tą maseczkę ze sklepu Bea Belleza Medenka z tej firmy. Rzuciłam ją już do Denka i ona właśnie miała taki kolor beż i wydaje mi się tutaj, że na tych rozjaśnionych włosach rzeczywiście ten kolor się zrobił taki bardziej beżowy, a na tych naturalnych po prostu jest taki ładny, błyszczący właśnie połysk. Generalnie to ta maseczka, powiem Wam, że to jest cudowna sprawa. Sprawdzałam już i taka jednorazowa, na jedno użycie, cena to jest 33 zł, ale naprawdę jakość włosów, to jakie one są sprężyste, jakie one są błyszczące i rzeczywiście ten kolor jest taki troszkę pogłębiony. Naprawdę rewelacja, pokażę Wam ją w Denku i na pewno więcej, dwa słowa powiem. Ale przechodząc do tych maseczek, opasek, o których mówiłam, tutaj maseczka też leży. To są maski, to są opaski z firmy Ulka. Ja je zamówiłam u nich na stronie. To są co ja mam z tymi maseczkami, kurczę, bo patrzę na tą maseczkę i mi się po prostu troi w oczach. To są opaski wykonane z dzianiny, tutaj tym supełkiem możecie sobie regulować szerokość, a z tyłu jest gumka, która dopasowuje się do głowy, także bardzo Wam dziękuję za dużo komplementów, ale też odpowiadam na pytanie, skąd są te opaski i zamówiłam sobie jeszcze w takim kolorze, on się chyba nazywa Light Berry.
też właśnie widzicie Ulka, tutaj mają taką wszywkę z dzianiny właśnie prążkowanej, także bardzo ładnie dopasują się do włosów w takim, no takim trochę brudnym różu, takim jagodowym kolorze, bardzo, bardzo ładne i są naprawdę przewygodne, także polecam Wam serdecznie, a ja trafiłam do Ulek, także szukałam opasek dla Alicji, kupiłam jej taką szarą w kropeczki i nie, chyba tylko tą szarą w kropeczki, bo różową mamy z Mama Iti, także no, te opaski Wam bardzo serdecznie polecam i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za ogrom właśnie komplementów, bo ja mam długie włosy i rzadko się w nich pokazuję, a jak się w nich pokazuję, to zazwyczaj właśnie zbieram albo z komentarzy ze zdziwieniem, jakie długie są te włosy, albo takie naprawdę bardzo pozytywne, że jest mi po prostu dobrze i ja się w opaskach też bardzo dobrze czuję i naprawdę Ulki Wam polecam bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, idę zajrzeć do Alicji i mam nadzieję, że odezwę się do Was później. A wiecie co, tam mam jeszcze takie zakupy, które gromadziłam dla Alicji przez ostatni czas. I tak je wkładałam do pudełka, zanim je zaniosę na górę. Tam są też pieluszki, które za chwilę muszę otworzyć, więc może przekręcę kamerę i pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy właśnie dla Was. Dzień dobry kochani, witajcie kolejnego dnia z tymi rzeczami dla maleńkiej, o których Wam mówiłam, że Wam pokażę. Tutaj sobie otworzyłam pudełko, no i będziemy wyciągać, zrobimy sobie taki szybki haul, znaczy szybki, po prostu haul dla maluszka. To są rzeczy, które przez jakiś czas tam kupowałam przez internet i one przychodziły, ja sobie tak wkładałam do tego pudełka, a teraz wszystko znajdzie za chwilę swoje miejsce. Jestem z Hermionką, która tu będzie nam towarzyszyć, akurat wygląda przez okno. Mam nadzieję, że nie wskoczy mi tu zaraz do pudełka, a ja dzisiaj dzień zaczęłam od akupunktury. Średnio się w ogóle jakoś tak czuję, bo ja zawsze jak pogoda się zmienia na upał, nie na deszcz, tylko na upał, to ja się zawsze gorzej czuję, więc po prostu pokażę Wam jakby przekręconym aparatem od drugiej strony, bo myślę, że tu nie mój wizerunek jest najważniejszy, tylko rzeczy, które chcę Wam pokazać. Pierwsza rzecz, jaką Wam pokazuję, to pieluszki bambulowe. To jest nic innego jak pieluszki z włóknem bambusowym. One są bardzo ekologiczne przede wszystkim. Są na pewno droższe niż pieluszki takie tradycyjne, ale raz na jakiś czas, jak robię zamówienie w sklepie internetowym, w którym one są dostępne, to lubię je wrzucić, bo są bardzo miękkie, chłonne i rzeczywiście bardzo delikatne dla skóry dziecka. Rozmiar M6, 11 kg. A druga rzecz, którą już też wyjęłam z pudełka, to są takie fajne przekąski z suszonych owoców. Marka się nazywa Pastillus. To są takie przekąski w formie ruloników, dosyć miękkich. Nie wiem, czy widzicie, jak to się ugina. To jest taki zwinięty, jakby taki naleśnik. To są przekąski z sezonowych suszonych owoców, bez dodatków, oczywiście żadnych zbędnych, które dodatku cukru, soli, wzmacniaczy smaku, zagęstników i konserwantów. To są w 100% owoce sezonowe, suszone i w taki specjalny sposób przygotowywane. Podobno te owoce można podawać dzieciom jako przekąskę od 6 miesiąca życia, oczywiście później również, ale przecież rodzice również mogą sobie to spróbować, także ja to kupiłam na razie, żebym ja to wypróbowała, a później jak będę rozszerzała maleńkiej dietę, to być może również się u nas pojawią, zobaczymy. Jeszcze tego nie jadłam, także nie powiem Wam o walorach smakowych. Dobra, i może tak będę po prostu losowo wyciągała. Tutaj kupiłam taką zawieszkę do wózka Tiny Love od
urodzenia 0+. To jest po prostu zawieszka, wiecie, taka na plastikowym kółeczku do wózka albo do fotelika samochodowego, bo Alicja ma przypięty taki czerwono-czarno-biały, taki łańcuch z takimi tam, wiecie, różnymi pierdółkami, ale mam wrażenie, że on już jej się znudził i poza tym strasznie ciężko się go odpina. Więc stwierdziłam, że teraz jej zmieni i to jest taki, to jest pewnie jakieś zwierzątko, słuchajcie, z jakiejś bajki dla dzieci. Ja go jeszcze nie znam, nie było to drogie. Tutaj o, jak się potrząśnie, to on wydaje taki delikatnie piszczący dźwięk. Tutaj jest oczywiście coś szeleszczącego, różne faktury materiałów i jest dosyć duży. Nie wiem, czy on nie kosztował 17 zł, ale wydaje mi się, że naprawdę, że jest taki dosyć fajny, ma takie wielkie oczy, bardzo przyjemny. I z tej samej, myślę, serii, z tej samej bajki jest też do zawieszenia właśnie też z takim uchwytem książeczka kontrastowa. Taka sensoryczna, bo ona też ma przeróżne tutaj rzeczy, odpowiednie od 3 miesiąca i ja ją również Alicji przyczepię właśnie w wózeczku albo w foteliku samochodowym, albo po prostu będę przewieszać. Tu jest doczepiony gryzak w formie takiego mięciutkiego, żółtego motylka. Bardzo ładna grafika. Zaraz zobaczymy. No wiadomo, tutaj też są różne właśnie, różne faktury materiałów, różne elementy. Tutaj się coś odsłania, można się z dzieckiem, wiecie, nawet po tym ze starszym dzieckiem. Ja pamiętam, że z moimi dzieciakami takie książeczki na bardzo różny sposób były wykorzystywane, różne kolory. Właśnie, nie wiem, no, gdzie jest motylek, szukamy motylka. Każda z nich oczywiście jest szeleszcząca, tutaj jest jakiś piszczek. Tutaj już jest metką spięta, także taka kolorowa grafika. Tutaj są jakieś materiały podoszywane. Tutaj mamy, tutaj znowu jakieś tam wstążeczki. Tutaj też się coś odsłania, gdzie jest żabka i to oczywiście szeleści. I na końcu jest pewnie lustereczko. Dzieciaki bardzo lubią oglądać się w lusterku. I to jest też z Tiny Love, czyli z tej samej firmy, z której ten, jak go nazwiemy, jakaś wyderka. Tu jest smoczek Bipsa Deluxe Collection. Przyszło pudełko bardzo zgniecione, ale pisałam z tą dziewczyną właśnie ze sklepu i ona powiedziała, że po prostu to jest bardzo miękki ten plastik do ochrony, a z tymi smoczkami nic się nie dzieje, bo to jest silikon. I muszę Wam powiedzieć, że miałam smoczki Difraxu i właśnie tego Bipsa i Alicja zdecydowanie jakoś woli mi tego Bipsa, po prostu smoczki, dlatego kupiłam jej ten, bo smoczki trzeba wymieniać po prostu co jakiś czas. I to jest jeden rozmiar uniwersalny od 0 do 36 miesięcy, bo poprzednie kolekcje były takie S, czyli tam od 0 bodajże do 3, potem MK od 3 do 6 i tak dalej. Natomiast to jest rozmiar uniwersalny. Ale powiem Wam, że Alicja no, czasami tam bierze sobie tego smoka, ale to nie jest dziecko, które jest uzależnione od smoka. Ona jest, wiecie, na piersi. Więc ja tego smoka po prostu jej podaję czasami, jak chcę, nie wiem, podmienić jej pierś, żeby tak po prostu nie wisiała na mnie, tylko żebym była w stanie ją odłożyć, ale ona raczej nie jest smoczkowa, więc nawet nie wiem, czy on nam się, słuchajcie, przyda. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, to są takie klipsy, podobno bardzo dobrze trzymają, ale łatwo i lekko chodzą. I to są klipsy na przykład do przypięcia, widzicie, takiej, o, czekajcie. Chciałam Wam to pokazać. O, na przykład pieluszkę można sobie muślinową, czy tetrową, czy jakąś tam flanelową na wózku powiesić, żeby zrobić dziecku cień, albo żeby, nie wiem, tam przed komarami dziecko osłonić, albo właśnie na fotelik samochodowy przypiąć w samochodzie też, jak jedziemy nieraz pod słońce, od wiatru, żeby osłonić. Nie wiem, przecież takimi klipsami można sobie dopiąć, czy jakąś zabawkę właśnie do wózka, do poręczy, czy reklamówkę, czy jakąś torbę, którą macie. No, myślę, że zastosowanie takich klipsów jest ogromne i dlatego również przy zakupach je wrzuciłam. Ja głównie z myślą o właśnie dopinaniu pieluszki, ale Wam tutaj strasznie macham tym. Dobra, bo strasznie się rozgaduję z tego ten temat, ale mówiłam Wam, że ja kiedyś chciałam mieć sklep z akcesoriami dla dzieci, więc ja na ten temat mogę gadać i gadać. Okropny kadr, wiem, bo się coś podarło. Azeta Bio to jest organiczny olejek na przeziębienie od urodzenia dla dzieci. Bardzo fajna, ekologiczna marka z kosmetykami, z takimi rzeczami też pro zdrowotnymi. Nikt z nas, ani Alicja tym bardziej nie jest przeziębiona, ale myślę, że to może się przydać w jakichś takich sytuacjach kryzysowych. Olejek organiczny też do ciałka dla dzieci, też od urodzenia 0+. Tutaj macie z Azeta Bio o brzoskwiniowym zapachu, olej Inka Inchi, o małej pojemności do małego ciałka, także mała pojemność. Te kosmetyki z Azety, ja już mam filtr 50 i jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego sięgnęłam też po te kosmetyki do wypróbowania. Tutaj wzięłam taki zestaw marki Bubble and Company bodajże, to jest włoska marka też kosmetyków organicznych i to jest do mycia ciałka i włosów dla dzieci, ale no przecież to może być dla całej rodziny, bo to jest aż pół litra, tak? Tutaj jest butelka. Tak, pół litra i również to jest produkt do stosowania od urodzenia i do tego
Wzięłam na wypróbowanie takie malutkie mleczko, 100 ml też do ciała. Nałożyłam sobie na dłonie, to również jest mleczko organiczne, również do stosowania od urodzenia. Tutaj jest pompka, tutaj nie ma, bo to jest małe, ale wiem, że w dużej pojemności to też występuje z pompką. Przepięknie nawilża i zmiękcza skórę. Ja sobie posmarowałam na dłonie, ja mam cały czas spierzchnięte kostki i bardzo ładnie mi to na te kostki pomogło. Także taki zestaw jeden. Drugi zestaw też kosmetyków, taki bioeko. To jest Baby Antilles, to jest mydełko o pojemności 300 ml, też takie bardzo delikatne, o, zaraz zobaczymy, to ok. Też do stosowania od urodzenia, bez żadnych tam zbędnych i szkodliwych substancji, delikatne, formuła dermatologiczna z pompką, właśnie to jest marka, słuchajcie, tam to było włoskie, a to jest, oczywiście bez SLS-u, wiadomo, bez wszystkich tam cudów. Tylko chciałam zobaczyć, jakiej marki to jest. Myślę, że to też, słuchajcie, jest włoskie. Tak, myślę, że ta marka również jest włoska. I do tego też jest mleczko do ciała i też o takiej malutkiej właśnie pojemności 100 ml mleczko. Mleczko krem nawilżający z aloesem i ekstraktem z alg morskich. Także Baby Antilles to jest druga firma, taki zestaw pielęgnacyjny. Tutaj wzięłam coś, co mnie zaciekawiło. To jest taka pieluszka muślinowa, antykomarowa, nasączona. Już Wam powiem, jak ta substancja się nazywa. To jest tak, wiskoza bambusowa z bawełną. Produkcja oczywiście polska. I substancja czynna to permetryna. Nie wiem, czy znacie tą substancję, ale podobno jest bezpieczna również dla niemowląt. I to jest taka poduszka marki My Lily, nie poduszka, tylko pieluszka, biała w szare piórka, bardzo to jest ładne. Ona wzięłam z zamiarem na przykład przymocowania tymi klipsikami do wózka, jak mała będzie spała na dworze przed wszelkimi insektami, żeby ją chronić. Chyba tam było napisane, słuchajcie, że do 50 czy do 20 prań, że utrzymuje się działanie tego składnika antykomarowego. Także powiem Wam później, jak to się będzie miało w użyciu. Bardzo ładna w takim kolorze karmelowym. Chusteczka bambusowa na główkę marki Samibu i to jest chusteczka wiązana z daszkiem na czubku głowy i z tyłu na karku. Na czubku możemy nie związywać i wtedy będziemy miał taką luźniejszą tą chusteczkę. Ja uwielbiałam dla dzieciaków tego typu rzeczy na lato. Przepięknie chroni przed słońcem, jest cieniutka, przewiewna. No, bardzo mi się podoba ten wzór, taki odrobinę boho. Polski producent oczywiście, także taka chusteczka. Ona jest od urodzenia, słuchajcie, dopóki dziecku się nie znudzi, bo tak naprawdę jeszcze do przedszkola, myślę, że do 3 lat spokojnie dziecko główka wejdzie w taką chusteczkę, bo ona jest po prostu regulowana wiązaniem. Tutaj wzięłam z Little Dutch taką grzechotkę od urodzenia w bardzo ładnych, takich pastelowych kolorach. To jest konik morski, który bardzo delikatnie grzechocze. I powiem Wam, że te zabawki z Little Dutch mamy już gąskę, mamy taką malutką laleczkę, są niesamowicie ładne, estetyczne, dobrze wykonane i co chciałam powiedzieć? A, i mięciutkie. Też z Little Dutch to jest zawieszka do smoczka, bo wiecie, że dziecko czasami nie ma na przykład, nie mamy żadnej zabawki pod ręką, nie wiem, gdzieś na spacerze, czy tam do lekarza zapomnę wziąć jakieś tam, wiecie, przytulanki czy czegoś, żeby dziecko zabawić, a tutaj od razu na zaczepie do smoczka, taki plastikowy, to jest taki kwiatuszek, który przypinamy do ubranka. Jest też taka przytulanka, jakaś tam maskotka, żeby dziecko mogło się bawić. Też te uszy są tutaj, widzę, takie z różnych faktur, także będą ciekawe. Alicja bardzo lubi wszystkie metki, wszystkie dzieci lubią, ale właśnie takie wszelkiego rodzaju wypustki, jakieś uszy, ogonki, no to jest zawsze bardzo pożądane. Ładny, naprawdę estetyczny bardzo ten króliczek. Ostatnia rzecz to jest taki komplecik. Skarpeteczki z ABS-em, kremowe w różyczki i do tego są getry. O, tu akurat na pupie tam się otworzyły. Na pupie mają takiego króliczka, to jest taka marka Zucchini. Nie wiem, czy to jest też włoska marka. I to są takie leginsy, bardzo mięsiste, bardzo fajnie wykonane. To jest taką grubszą gumką w rozmiarze 6-12. Z przodu są całe w różyczki, o widzicie, 6-12, rajstopki są bawełniane i na kolanach mają gumki, takie jak ABS-y tutaj pod stópkami, bo to jest komplet w ogóle, ale to oczywiście można nosić osobno. I te ABS-y służą do raczkowania, a ja myślę, że Alicja będzie szybko raczkowała, bo już, słuchajcie, jej się zdarza klęczeć tak naprawdę dosyć stabilnie, więc myślę, że to jest kwestia czasu. No i takie geterki ułatwią jej to, żeby właśnie się kolana nie rozjeżdżały, na przykład na podłodze, na kaflach czy na panelach. No i tak, akurat była, nie było wyboru, jeżeli chodzi o kolorystykę w rozmiarze, bo mnie się strasznie podobały takie jasne i właściwie z rozmiaru, który potrzebowałam, były tylko te. No ale myślę, że są też bardzo ładne. No i może lepiej nawet, że są ciemne, bo jednak, wiecie, dziecko po tej podłodze jak zasuwa, to takie jasne, to by za, nie wiem, godzinę już były do prania pewnie. No, także tak wyglądają zakupy.
I tym holem, słuchajcie, dzieciaczkowym pożegnam się już dzisiaj z Wami. Odezwę się do Was jak najszybciej będę mogła. I wiem, słuchajcie, że mam jeszcze nagrane takie małe denko, które nagrywałam podczas jakiegoś dnia takiego dobrego do nagrywania, gdzie miałam tą szarą opaskę na włosach, więc to był w ogóle jakiś taki dzień, gdzie pewnie miałam więcej czasu. Więc złożę jeszcze to denko i w najbliższym czasie Wam wrzucę i postaram się wrócić do Was jak najszybciej, może z jakimś filmem kosmetycznym. Dobra, trzymajcie się kochani, ciepło, dziękuję za wizytę, dziękuję Wam za to, że jesteście, że czekacie, że mnie odwiedzacie, ściskam i może takim ładnym zbliżeniem pożegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło, kochani.